Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Chelsea chciało wykupić Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Czy Cristiano Ronaldo zastąpi Kyliana Mbappé w Paris Saint-Germain? Kibice chcą wyrzucić Francuza z klubu. Ostra reakcja Guardioli na słowa Kloppa. Niech idą do sądu. Antoine Griezmann może odejść z FC Barcelony. Oraz pierwsze problemy Varana w Manchesterze United. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak aby Was nie ominęły kolejne odcinki, które będę tutaj publikował. Proszę Cię również o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy materiał powędrował do jak największego grona osób. Lecimy z kolejnym konkursem, tym razem jednak na taką oto piłkę. Co zrobić, aby ją wygrać? To proste. Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Superbet, zaobserwować Superbet na Instagramie, zostawić kciuka w górę pod tym materiałem oraz skomentować go w ciekawy sposób z hashtagiem konkurs. Wyniki już za kilka najbliższych materiałów. Pamiętajcie, że musicie być aktywni nie tylko na moim kanale, ale także na kanale Superbet. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Dzisiejszy materiał zaczniemy od naprawdę ciekawych doniesień. Istniała spora szansa, że w tym okienku transferowym Robert Lewandowski zmieni klub. O szczegółach możemy przeczytać na portalu The Athletic. Już kilka miesięcy temu media sugerowały, że Polak może być chętny opuścić Bayern Monachium. Niemieccy dziennikarze sugerowali, że grunt pod ewentualne przenosiny szykował jego agent, Pini Zahavi. The Athletic potwierdza te informacje. Przy okazji przejścia Romelu Lukaku do Chelsea ujawniono, że przedstawiciel Lewandowskiego skontaktował się z The Blues. Według naszych informacji Pini Zahavi zaoferował Chelsea kupno Roberta Lewandowskiego. Angielski klub odniósł wrażenie, że Polak chciał do nich dołączyć. Wola samego zawodnika to jednak nie wszystko. Chelsea nie zaangażowała się w negocjacje z Bayernem, czując, że klub z Bawarii nie ma zamiaru pozbywać się swojego filaru. The Blues wiedzieli, że jeszcze jest za wcześnie, aby Die Rotten zgodzili się na transfer reprezentanta Polski. Obecny kontrakt Lewandowskiego obowiązuje do 2023 roku. Ostatecznie na Stamford Bridge wylądował Romelu Lukaku, za którego zdobywcy Ligi Mistrzów zapłacili ponad 100 milionów euro. Lewandowski w Chelsea to byłoby coś naprawdę ciekawego, aczkolwiek nic dziwnego, że Bawarczycy tak mocno zabiegają o Polaka. W końcu kapitan biało-czerwonych ma status żywej legendy w Monachium. A według Was Lewandowski sprawdziłby się w Premier League? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. W poprzednim materiale wspominałem o tym, jak Kylian Mbappé został wygwizdany przez kibiców PSG. Mimo iż Francuz zagrał wówczas bardzo dobre spotkanie, nie przyskarbił sobie jednak nim uwielbienia fanów i wydaje się, że jego transfer jest już przesądzony. Jeśli nie w tym, to w przyszłym roku jako wolny zawodnik. No dobrze, ale co jeśli Mbappé odejdzie? W końcu PSG będzie musiało jakoś załatać po nim lukę. Wypełnić ją ma nikt inny jak Cristiano Ronaldo. Tak Angel Di Maria wypowiedział się na temat potencjalnego transferu Portugalczyka. Cristiano Ronaldo bardzo chciałby tu być, umarłby, żeby grać w PSG. Jakość zawodników w tej drużynie jest wyjątkowa, a najlepsi zawsze chcą grać z najlepszymi. Hiszpański AS informuje, że właściciele PSG są zdecydowani pozyskać Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma za sobą niezbyt udany sezon w barwach Juventusu. Co prawda został królem strzelców Serie A z dorobkiem 29 goli, ale jego drużyna zajęła dopiero czwarte miejsce w lidze, a awans do Ligi Mistrzów zapewniła sobie w ostatniej kolejce. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że Ronaldo mógłby chcieć opuścić Turyn, jest środowa informacja, którą podał włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, a mianowicie, że były piłkarz Realu Madryt nie może być już pewny miejsca w podstawowym składzie. Władze PSG chcą zastąpić portugalską gwiazdą Kyliana Mbappé, który zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu kończącego się w czerwcu 2022 roku. Francuz chciał opuścić Paryż już w tym okienku transferowym, ale nie dostał na to zgody. Do końca sezonu 2021-2022 również obowiązuje umowa Ronaldo z Juventusem. Wszystko wskazuje na to, że obaj piłkarze zmienią otoczenie po zakończeniu nowego sezonu, jako wolni zawodnicy, więc żaden z ich nowych pracodawców nie będzie musiał płacić za nich kwoty odstępnego. Najwięcej mówi się o tym, że Mbappé zwiąże się z Realem Madryt. Natomiast jeśli Cristiano Ronaldo dołączy do Paris Saint-Germain, to po raz pierwszy w historii zagra w jednej drużynie z Leo Messim. Co prawda Portugalczyk w przyszłym sezonie będzie już naprawdę w podeszłym wieku, jak na profesjonalnego piłkarza, aczkolwiek nadal daje bardzo dużo jakości na murawie, co tylko pokazują jego statystyki. W komentarzach napiszcie, czy według Was Cristiano Ronaldo przejdzie do Paris Saint-Germain w przyszłym roku, a jeśli tak, to czy uda mu się stworzyć zgrany duet z Leo Messim. Jako, że wielu z Was jest nie tylko fanami piłki nożnej, ale i motoryzacji, postanowiłem stworzyć kącik motoryzacji. Jeżeli chcecie sprawdzić swoje auto, koniecznie wejdźcie na Car Vertical. Wystarczy numer VIN i możesz sprawdzić takie zdjęcie jak te na ekranie.
Oprócz tego można sprawdzić, czy przebieg jest realny, czy nie ma w historii jakiejś kradzieży, bądź czy na przykład kiedyś nie było taryfą. Sprawdzić możesz swój obecny samochód, tak aby poznać jego historię, lub auto, które chcesz kupić, aby w przypadku na przykład bardzo dużej szkody w przeszłości, nie tracić czasu na jazdę przez pół Polski. W linku w opisie CarVertical przygotował dla Was zniżkę. Po prostu taki raport otrzymacie taniej. Co ciekawe, jeśli raport nic Wam nie pokaże, to wystarczy, że napiszecie maila i dostaniecie kolejny, po prostu za darmo. Pep Guardiola odniósł się do słów Jurgena Kloppa, który skomentował politykę dokonywania wielomilionowych transferów przez takie kluby jak Manchester City. Hiszpański menadżer stwierdził, że jeśli Niemiec nie zgadza się z takim sposobem wzmacniania zespołu, to może iść z tym do sądu. Na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem mistrzów Anglii z Tottenhamem Pep Guardiola zaatakował krytyków poczynań klubu na rynku transferowym. Takie głosy pojawiły się zwłaszcza po ściągnięciu za rekordową kwotę Jacka Grealisha, a także przy okazji coraz częstszych doniesień na temat próby sprowadzenia Harry'ego Kane'a. Kilka dni temu menadżer Liverpoolu, zapytany o letnie transfery w swoim zespole, powiedział, że klub z Anfield może wydawać tyle, ile uda mu się zarobić, a inne kluby oczywiście nie mają żadnych ograniczeń. Uwagi te zirytowały Guardiolę, który odpowiedział, że właściciele Manchesteru City mogą wydawać wysokie sumy na piłkarzy, których chcą, oczywiście w zgodzie z zasadami finansowego fair play. Niektórzy właściciele chcą na tym skorzystać osobiście. Nasi właściciele inwestują w zespół i to jest najważniejsze. Jaki jest w tym problem? Mamy limity finansowego fair play i jeśli ktoś nie zgadza się z wydatkami klubu, to może iść z tym do sądu i złożyć oświadczenie. Z jednej strony Pep Guardiola ma rację, z drugiej jednak trzeba przyznać, że zespoły typu Manchesteru City czy też PSG psują futbol. Wspomniane zespoły nie bazują na zyskach generowanych ze stricte ich klubu, a po prostu pobocznego zaplecza finansowego, które kompletnie nie łączy się z drużyną. To trochę jak gra na kodach. A wy? Co sądzicie o klubach z bogatym zapleczem finansowym? Chcecie, aby nadal istniały, czy może z przyjemnością wyrzucilibyście ich z profesjonalnej piłki nożnej? Napiszcie w komentarzach. Przyszłość Antoine'a Griezmana na Camp Nou stoi pod znakiem zapytania. Dziennikarze Cadena Ser informują, że Francuz może trafić do Atletico Madryt. Barcelona straciła już ostatnio jedną kluczową postać w linii ataku. Leo Messi może jednak nie być ostatnim napastnikiem, który tego lata opuści stolicę Katalonii. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Barca poważnie rozważa sprzedaż Griezmana. Po odejściu Messiego Francuz mógłby być kluczową postacią ofensywy, jednak problem stanowi wysokość jego pensji. Na tę chwilę 30-latek znajduje się na szczycie drabinki płacowej klubu. Mistrz świata inkasuje prawie 40 milionów euro rocznie. Tymczasem Barca musi szukać oszczędności. Kilka tygodni temu Barcelona rozmawiała z Atletico o potencjalnej wymianie Griezmann na Saula. Negocjacje skończyły się na niczym, ale Madrytczycy nie porzucili planu sprowadzenia do siebie Francuza. Diego Simeone nie zapomniał o swoim podopiecznym. Atletico znów zgłosi się po Griezmana. Piłkarz jest gotów, aby obniżyć pensję w swoim dawnym klubie. Portal Transfermarkt wycenia Griezmana na 60 milionów euro. Jego dorobek w ostatnim sezonie to 20 bramek i 13 asyst. A według Was co powinien zrobić Griezmann? Zostać we FC Barcelonie, czy może jednak zmienić klubowe barwy? Napiszcie w komentarzach. Rafael Varane został jakiś czas temu zaprezentowany na Old Trafford jako nowy piłkarz Czerwonych Diabłów. Według doniesień dziennikarzy Daily Mail i Manchester Evening News, Francuz w teatrze marzeń nie mógł dostać swojego ulubionego numeru. Stoper w reprezentacji regularnie gra z czwórką na plecach. Na Santiago Bernabeu nie było to możliwe ze względu na Sergio Ramosa. W Madrycie Varane przez lata występował z cyfrą 5 na trykocie. Po zmianie barw liczył na to, że wreszcie będzie mógł zagrać z czwórką w klubie. Brytyjscy dziennikarze informują jednak, że nie zgodził się na to Phil Jones. Anglik odmówił oddania numeru, który dostał, kiedy trafił na Old Trafford w 2011 roku. Upór Jonesa może dziwić, ponieważ jego szanse na grę są znikome. Ostatni raz stoper pojawił się na boisku półtora roku temu. Mimo wszystko 29-latek nie zamierzał ustąpić. Varanowi pozostało zgodzić się na numer 19. Na koniec jeszcze przypominam o CarVertical. Koniecznie, jeżeli masz wątpliwości, to sprawdź swoje auto. Z linku w opisie otrzymasz promocję w postaci 10% zniżki. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że dotrwałeś do samego końca. Proszę Cię o zostawienie subskrypcji z opcją dzwoneczka, tak abyś nie przegapił kolejnych odcinków, które będę tutaj publikował. Proszę Cię również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!